Mamy niepodległą i to nie podlega dyskusji, to jedno z haseł dzisiejszego święta niepodległości. Beata Pardel, witam Państwa i zapraszam na aktualności, których między innymi o podkarpackich obchodach najważniejszego narodowego święta. Podkarpackie święto niepodległości w różnych odsłonach. Rzeszowska dycha z rekordową liczbą uczestników. Nie myślałem o czasie, aczkolwiek fajnie było zmieścić się w limicie. Szachowy maraton na mistrzostwach w Rzeszowie. Szachy rozwijają inteligencję. Można przewidywać jakieś rzeczy. I nasz 11-listopadowy test. Na stos? Życie dzielimy na życie, a los. Na stos, na stos. Wywieszone flagi i uroczyste msze święte. Tak mieszkańcy regionu świętowali 96. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Na Podkarpaciu symbolem walk o wolną Polskę jest ulubiony adiutant marszałka Piłsudskiego, pułkownik Leopold Liskula. I właśnie przed jego pomnikiem w Rzeszowie odbyły się główne uroczystości. Była salwa honorowa i przemówienia, a w nich apele o pamięć o bohaterach, którzy jak pułkownik Liskula oddali życie za ojczyznę. Były też słowa o współczesnym patriotyzmie. 11 listopada 1918 roku to jedna z najważniejszych dat naszej historii. Na ten dzień czekało kilka pokoleń Polaków, mówił uczestniczący w uroczystościach Cezary Grabarczyk, minister sprawiedliwości. Odzyskanie niepodległości, a później walka o granice Rzeczypospolitej było efektem wspólnego wysiłku Polaków, którzy potrafili zjednoczyć się ponad podziałami, dodał. Dziś warto przywoływać te chwile jedności i wskazywać jako wzór także do działań dziś. Bo Polska pięknieje, a będzie jeszcze piękniejsza, jeżeli będziemy działali razem. Wojewoda podkarpacki przypomniała, że mimo 123 lat niewoli Polacy nigdy nie zrezygnowali z marzeń o wolności. Dzisiejsze święto to więc okazja nie tylko do oddania czci tym, którzy zginęli za ojczyznę, ale też przypomnienia odpowiedzialności za nią współczesnych Polaków. Codzienną, sumienną pracą, starannością, dbałością o słabszych budujmy mocne więzi i silną Polskę. Pracujmy dla wspólnego dobra. Działajmy tak, aby niemożliwe stało się możliwe. O współczesnym patriotyzmie mówił też marszałek województwa. Dziś nie musimy, jak nasi przodkowie, walczyć o Polskę, ale jak przekonywał, wciąż musimy o nią dbać i zabiegać o jej miejsce we współczesnym świecie. Współczesne państwo polskie, jako członek Unii Europejskiej i NATO, współdecyduje nie tylko o przyszłości tego kontynentu, ale wpływa też na losy świata. My, Polacy, możemy brać większą odpowiedzialność za losy Europy. Mamy dziś niepowtarzalną szansę na to, aby nasz głos był lepiej słyszalny. Uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty przed pomnikiem pułkownika Leopolda Lisakuli. Była honorowa salwa i wojskowa defilada. Pokaz muszty paradnej przygotował dziewczęcy oddział strzelecki z 14 LO w Rzeszowie. Upragnioną niepodległość Polska odzyskała po 123 latach niewoli. W Europie zakończyła się właśnie I wojna światowa. 11 listopada Rada Regencyjna przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu. Część miast dzisiejszego Podkarpacia była już w polskich rękach od kilkunastu dni. Wciąż toczyły się natomiast walki o Przemyśl i Lwów. 11 listopada Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad Wojskiem Polskim. Trzy dni później marszałek otrzymał pełną władzę cywilną i powołał rząd. Zalążki polskiej władzy zaczęły powstawać w całym kraju. Rzeszów był wolnym miastem już kilkanaście dni wcześniej. Dla samego Rzeszowa ważniejszą datą był 31 października, kiedy w Rzeszowie rozpoczęto rozbrajanie żołnierzy austro-węgierskich i policji.
Miasto przeszło w ręce Polaków. Polska administracja w mieście stanęła przed dużymi wyzwaniami. Na ulicę wyszła rzeszowska młodzież i zaczęła usuwać królewsko-cesarskie tablice z dwugłowym czarnym orłem, symbole władzy austro-węgierskiej. Z zachowanych pamiętników ówczesnych mieszkańców Rzeszowa wynika, że panował powszechny entuzjazm. W tym czasie, gdy Rzeszów cieszył się z wolności, trwały jeszcze walki o Przemyśl. Pod Lwów na pomoc walczącym o wschodnie granice wyruszyła m.in. część pułku ziemi rzeszowskiej. Istniało realne niebezpieczeństwo, że Ukraińcy walczący o Przemyśl, Lwów zechcą pójść bardziej na zachód, zaatakują Rzeszów, a może nawet i będą starali się dotrzeć do Krakowa. Narodowe Święto Niepodległości zostało ustanowione w 1937 roku. Po wojnie zostało przywrócone dopiero w okresie transformacji ustrojowej. Z okazji i przy okazji tak ważnego święta jak Święto Niepodległości warto zadać sobie pytanie, czym dla nas jest patriotyzm dzisiaj, gdy nie ma zaborów, powstań i wojen. Jak przekonują młodzi patrioci, miłość do ojczyzny można wyznawać na wiele sposobów i nie tylko od święta. Kto ty jesteś? Te słowa z wiersza Władysława Bełzy to od ponad 100 lat pierwsza lekcja patriotyzmu każdego małego Polaka. Dla przedszkolaka to ważna lekcja, bo jest pierwszym krokiem do dorosłego, świadomego patriotyzmu. Dobrze wie o tym Kamil. Fundacja, w której pracuje pod patronatem prezydenta Polski, uczy dzieci, czym jest nowoczesny patriotyzm. On sam w swoim życiu działa w myśl zasady. Nie pytaj, co twój kraj może zrobić dla ciebie, ale co ty możesz zrobić dla swojego kraju. Żeby mówić o patriotyzmie, trzeba zacząć od tego patriotyzmu lokalnego, od swojej społeczności lokalnej, żeby tam się zacząć angażować, tam zobaczyć, co można zrobić dla swojej społeczności, a dopiero będzie można mówić o patriotyzmie krajowym, narodowym. Monika, absolwentka ratownictwa medycznego, swoją lekcję patriotyzmu odebrała po studiach, kiedy długo nie mogła znaleźć pracy. Miała szansę pracować za granicą, ale wybrała Polskę, bo jak mówi, tu kończyła studia i tu chce też pomagać ludziom. Dużo się właśnie słyszy, że młodzi ludzie tutaj kończą studia i wyjeżdżają za granicę. No i później tak też się słyszy, że no, nie mamy tej kadry, tej wyszkolonej, dlatego ja postanowiłam właśnie nie wyjeżdżać, bo uważam, że tutaj też można swoje osiągnąć. Każdy patriota wie, że miłość do ojczyzny nie jedno ma oblicze. Warto więc chociaż raz w roku wrócić do korzeni i na nowo zadać sobie pytanie. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? W Polskę wierzę. Przejdziemy teraz do trudniejszych pytań, do których zainspirował nas rocznicowy koncert zespołu Resovia Sultans w Podkarpackiej Filharmonii, gdzie widownia była wypełniona do ostatniego miejsca, a przedmiotem tych pytań będą narodowe tańce i patriotyczne pieśni. Kto napisał Rotę? Konopnicka. A hymn Polski? Właśnie potrafiłaby Pani zacytować Rotę? Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, nie damy pogrzeć mowy, polski my naród, polski lud. Królewski? Królewski szczep piastowy. W którym roku odzyskaliśmy niepodległość? 1918. Każdy muszy w inną stronę, każdy inną dobrą drogę, ale łączą nas wspomnienia, czas do życia w drogę zmienia. Był krakowiak, polonez. Tak. Bardzo dużo było, pięknie było, było bardzo dużo ludzi. Który z tych tańców jest ulubiony, który się najbardziej Panią podoba? No, mazur mi się mazur. Bardzo podobał piękny z Halki na koniec, mazur. Na koniec. Jak to się tańczy, takiego mazura? Pokażą Panie? Dupę mnie. Na pewno zna Pan na przykład, nie wiem, pierwszą brygadę? Jest coś takiego, tak. Trafiłby Pan zacytować fragment? My pierwsza brygada, strzelecka gromada. My pierwsza brygada, strzelecka brygada, tak? Gromada. O, widzisz, mam suflera. Co jest dalej? Nie. Na stos? Rzuciliśmy na zżycie los.
Na stos. Na stos, na stos. My, pierwsza brygada. Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk zapowiedział dziś w Rzeszowie przywrócenie na Podkarpaciu kolejnych sądów rejonowych zlikwidowanych przez byłego szefa resortu Jarosława Gowina. Nie chciał jednak ujawnić, w których konkretnie miastach. Już wiadomo natomiast, że od 1 stycznia przyszłego roku wracają sądy w Leżajsku, Nisku i Przeworsku. Minister mówił też o budowie nowej siedziby dla Sądu Okręgowego w Rzeszowie i przekazaniu samorządowi miasta jego dotychczasowej siedziby Zamku Lubomirskich. Zamek powinien służyć wszystkim mieszkańcom. To jest część dziedzictwa narodowego. Sąd, siedziba sądu ogranicza tę możliwość i dlatego przychylnym okiem spoglądam na wnioski pana prezydenta, ale musimy działać tutaj zgodnie z wszystkimi procedurami. Miejsce, które miałoby być nową siedzibą Sądu Okręgowego, musi być godne, a to wymaga czasu. Teraz Rzeszowski Bieg Niepodległości, popularna dycha w międzynarodowej obsadzie z rekordową liczbą 1000 uczestników. Najszybciej finiszował Ukrainiec Roman Romanienko, wśród kobiet Agnieszka Mierzejska. Ale wystartowały też setki amatorów i każdy, kto dobiegł do mety, był dziś zwycięzcą. Samo południe na ulicach Rzeszowa zrobiło się kolorowo. Jedni walczyli o cenne sekundy i podium, inni biegli rekreacyjnie. Wspólny czas dla siebie, dla małżeństwa. Świetna sprawa, wszystkim polecamy. Od dawna wiadomo, że ruch to zdrowie, ale od niedawna także moda na życie fit. Popatrzeć w telewizor, gdzie wszyscy biegają. Wystarczy wyjść na zewnątrz i zobaczyć, wszyscy biegają, więc czemu nie ja? No i zacząłem. Trasa wiodła ulicami w centrum miasta. Super się biegnie, super. Jeszcze kawałeczek i meta, i po wszystkim. Najszybciej na mecie zameldował się Ukrainiec Roman Romanienko. Jego czas 30 minut i 33 sekundy. Długo dotrzymywał mu tempa rzeszowianin Michał Gąsiorski, który ostatecznie był trzeci. Do trzeciego kilometra biegliśmy w trzech. Ja, Polak i Kenijczyk, ale potem zaatakowałem i sam dobiegłem do mety. Wśród kobiet wygrała Agnieszka Mierzejska. Zwycięzcy otrzymali czek na 2000 zł. No niestety są potrzebne pieniądze, obozy, odżywki, to wszystko, dlatego ta nagroda na pewno pójdzie na najbliższy grudzień, na jakieś obozy sportowe. W Święto Niepodległości każdy, kto dobiegł do mety, miał swój sukces. Moja przygoda z bieganiem rozpoczęła się rok temu, po urodzeniu czwartego dziecka. Nie wiem, który byłem, ale minimum plan zrealizowany, maksimum plan zrealizowany. Jeżeli mi nogi do wieczora nie odpadną, to fenomenalnie. Marcin Gontarz na mecie był 910 i był bardzo szczęśliwy. No, dla mnie najważniejsze jest to, że dotarczyłem to 130 kilo na metę. Szczerze mówiąc, nie myślałem o czasie, aczkolwiek fajnie było zmieścić się w limicie. W Rzeszowie to ostatni bieg masowy w tym roku. Teraz organizatorzy zapraszają także początkujących na wspólne treningi w każdą sobotę o 9.30 na stadionie Resowi. W tej rywalizacji liczy się nie tyle kondycja fizyczna, co tęga głowa. W Domu Kultury Staromieście zakończyły się dziś czterodniowe Mistrzostwa Rzeszowa w szachach. Ponad 100 zawodników próbowało w nich zaszachować przeciwnika, a najmłodszy miał zaledwie 6 lat. Wszyscy byli zgodni co do jednego. Warto grać w szachy, bo to dyscyplina, która uczy strategicznego myślenia. 64 pola szachownicy i 32 bierki, czyli pionki i figury. Zasady gry w szachy od wieków są takie same. Chodzi o danie mata, to znaczy zagrożenie króla przeciwnika. Ale uczestnicy rzeszowskiego turnieju przekonują, że właśnie dzięki szachom można nauczyć się znacznie więcej. Ja uważam, że to jest naprawdę fajna gra i ona uczy cierpliwości, porozumiewania się z innymi i naprawdę polecam wszystkim dzieciom głównie, żeby zaczynali grać w szachy od najmłodszych lat, bo potem się to rozwija, zdobywa się kategorie i jest naprawdę w porządku.
W tym roku na turniej o tytuł Mistrza Rzeszowa w grze w szachy zgłosiło się ponad 100 osób. Wystartowały w trzech kategoriach: seniorów, juniorów do lat 18 i trzeciej dla najmłodszych dzieci do lat 10. Czego jeszcze można się nauczyć Twoim zdaniem, grając właśnie w szachy? Właśnie oprócz przewidywania niektórych rzeczy, które mogą się zdarzyć, nabieramy cierpliwości, ponieważ często na turniejach przeciwnicy długo myślą i trzeba być cierpliwym i się nie denerwować, jak ktoś tak bardzo długo myśli. Szachy rozwijają inteligencję. Można przewidywać jakieś rzeczy, na przykład jakbyś poszedł do sklepu, to możesz przewidzieć, ile coś może kosztować. Zmagania trwały 5 dni. Łącznie we wszystkich grupach wiekowych rozegrano 450 szachowych partii. Ostatecznie mistrzem Rzeszowa w szachach został Marcin Woźniak, a w najmłodszej kategorii wiekowej najlepszy okazał się Arkadiusz Babiarz, aktualny mistrz Polski, do 8 lat. Na koniec zaproszenie na wyjątkową wystawę w rocznicę odzyskania niepodległości. Rzeszowski IPN przypomina inne polskie zmagania z okupantem i historię polskiego państwa podziemnego. Powstało podczas II wojny światowej pod niemiecką i sowiecką okupacją. Było prawdziwym fenomenem. W żadnym innym okupowanym kraju nie powstały tak rozbudowane struktury oporu, podziemna armia, szkoły i sądy. To jeden z dokumentów, które znalazły się na wystawie. Uproszczony schemat organizacji polskiego państwa podziemnego przygotowany w 1944 roku. W ciągu kilku lat wojny polska konspiracja wytworzyła unikatowe struktury, w których kluczową rolę odgrywał pion wojskowy. Armia Krajowa prowadzący walkę z okupantem i przygotowujący powstanie mające wyzwolić kraj. To zamieszczone na wystawie zdjęcie pokazujące żołnierzy oddziału dywersyjnego AK przygotowujących ładunki wybuchowe do wysadzenia torów kolejowych. Popularnym działaniem w ramach małego sabotażu było malowanie na murach symbolu Polski walczącej. Polskie państwo podziemne duży nacisk kładło na działania informacyjne i propagandowe, by podtrzymać w społeczeństwie ducha oporu. Było fenomenem na skalę światową, nie tylko europejską, ale również światową. Polacy w okresie II wojny światowej stworzyli podziemne struktury, zarówno struktury zbrojne, jak i struktury cywilne. Holendrzy, Francuzi mieli ruch oporu. My Polacy mieliśmy polskie państwo podziemne, coś, z czego powinniśmy być szczególnie dumni. Wystawa przypomina także, jak ważnym wkładem AK w pokonanie Niemców było dostarczanie aliantom cennych informacji wywiadowczych. W polskim podziemiu funkcjonowało też szkolnictwo i sądy wydające wyroki na kolaborantów. W 1944 roku Armia Krajowa przeprowadziła swoją największą operację bojową o kryptonimie Burza. Wkraczała na wyzwalane wschodnie tereny kraju, demonstrując ich polskość. To zdjęcie triumfu po bitwie żołnierzy AK na placu katedralnym w Wilnie. A to powitanie żołnierzy 9 Pułku Piechoty na rynku w Zamościu. Niestety żołnierzy niepodległościowego podziemia w komunistycznej Polsce spotkały represje. Poczynania Stalina, który zaanektował wschodnią część kraju, zostały zaaprobowane przez Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię, które uznały tymczasowy rząd jedności narodowej i cofnęły uznanie dla władz polskich na uchodźstwie. Nasza wiedza i pamięć o tych trudnych momentach w historii Polski to także część naszego patriotyzmu. Rozumiemy to zwłaszcza w takim dniu, jak dzisiejsze Święto Niepodległości. Dziękuję Państwu za to spotkanie i życzę miłego, spokojnego wieczoru.